Cześć, nazywam się Robert Marchel i od 2008 roku prowadzę konsultacje, w których pomagam odzyskać byłych partnerów albo naprawiać związki. Jeśli Ty jesteś teraz w takiej sytuacji, że chcesz wrócić do swojego byłego partnera albo byłej partnerki i od jakiegoś czasu urwał Wam się kontakt, to kluczowym punktem jest właśnie odnowienie tego kontaktu i o tym będzie dzisiejsze wideo. Jeśli podczas rozstania albo przez jakiś czas po rozstaniu pokazywałeś, jak bardzo Ci zależy na Twoim partnerze, prosiłeś o kolejne szanse i generalnie przestałeś być jakimkolwiek wyzwaniem dla tej osoby, to upływ czasu jest kluczowy. W zależności od sytuacji spokojnie możesz poczekać od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy, zanim zdecydujesz się odnowić kontakt. O tym, jak działa urwanie kontaktu i dlaczego najczęściej jest to konieczne, mówiłem na innych filmach na jakzdobywać.pl. Nawet jeśli po rozstaniu pokazałeś ogrom zainteresowania, to im więcej czasu minie, tym ta druga osoba będzie miała coraz mniejszą pewność, czy Ty nadal jeszcze coś czujesz, czy jeszcze chcesz wrócić, czy może już dałeś sobie spokój i zacząłeś się spotykać z kimś innym. Dlatego z każdym kolejnym mijającym tygodniem zaciekawienie, a potem też zainteresowanie Twojego ex powinno coraz bardziej rosnąć. Oprócz tego powinna też maleć wszelka wrogość, jeśli taka powstała podczas rozstania, a dzięki temu dużo łatwiej będzie nawiązać na nowo ten kontakt z tą osobą. Emocje w relacjach damsko-męskich to rzecz bardzo płynna, która dość szybko się zmienia. Dlatego nawet jeśli po rozstaniu Twój były albo Twoja była zdawkowo Ci odpisuje na SMS-y albo nawet w ogóle nie odbiera już telefonów, to nie oznacza to, że sytuacja będzie wyglądała dokładnie tak samo po miesiącu czy po dwóch od urwania kontaktu. Jeśli pierwszy kontakt po takiej przerwie będzie od początku demonstrował sporo zainteresowania, to możesz sprawić wrażenie, że przez cały ten czas tak naprawdę siedziałeś i myślałeś o tej osobie, cały czas mając ją w głowie. A to znaczy, że nadal chcesz wrócić i cały czas nie jesteś żadnym wyzwaniem. A przez to niestety tylko pogarszasz sprawę i dobijasz swoją atrakcyjność, która tyle co zaczęła się podnosić. Dlatego musisz za wszelką cenę unikać poważnych rozmów o powrocie, o uczuciach, czy choćby nawet pytaniu, czy ta osoba już z kimś się spotyka, czy nie. Kiepskim pomysłem jest też proponowanie spotkania podczas pierwszego kontaktu. To może wywołać efekt: oho, pewnie nadal coś do mnie czuje i chce wrócić. Innym słabym sposobem jest uciekanie się do szukania jakiegoś pretekstu, na przykład odzyskania jakiejś rzeczy, która w praktyce wcale nie jest Ci potrzebna i spokojnie mógłbyś się bez tej rzeczy obejść. Jeśli zadzwonisz do swojego ex i powiesz: cześć, wiesz co, zostawiłem kiedyś u Ciebie mój żel pod prysznic, tam trochę zostało, mogłem wpaść po niego, kiedy będziesz w domu? To Twój były doskonale będzie wiedział, że to jest tylko pretekst i tak naprawdę chodzi Ci wyłącznie o spotkanie, więc uważaj na takie sytuacje. Jak w takim razie atrakcyjnie odnowić kontakt? Najważniejszym efektem, który powinieneś wywołać, jest myślenie: zmienił się, już nie jest tak zainteresowany, kiedyś by się tak nie zachował. Dzięki temu będziesz większym wyzwaniem, a to da Ci dobry punkt wyjścia, żeby dopiero potem zaproponować spotkanie. Jest kilka sposobów, żeby osiągnąć taki efekt, ale najważniejsza zasada jest jedna. Nawet mimo tego, że to Ty się kontaktujesz, musisz na początku okazać brak zainteresowania. Z pozoru może się to wydawać trudno, ale przez te wszystkie lata prowadzenia konsultacji w tym temacie wymyśliłem już sporo sposobów, jak to zrobić. Jednym z prostszych, którym dzisiaj się z Tobą podzielę, jest zagadanie do tej osoby na Messengerze. Najlepiej w momencie, kiedy Twój ex jest dostępny, tak żeby to był czat, a nie wymiana wiadomości. Możesz zagadać nie szukając żadnych pretekstów do rozmów, na przykład: siema, kogo ja widzę na Facebooku? Kopę lat. Co ciekawego porabiasz? Po czym w pierwszym momencie, kiedy tamta osoba zada Ci pytanie albo napisze coś, co wymaga Twojej odpowiedzi, powinieneś wyświetlić tę wiadomość i zniknąć z Facebooka, pozostawiając ją bez odpowiedzi. To oczywiście może wydawać się dziwne. Patrząc na to z boku, może się nawet wydawać trochę dziecinne. Ale tamta osoba nie wie, co masz w głowie i z jej perspektywy wygląda to zupełnie inaczej. Z jednej strony przypominasz o sobie i dajesz pierwszy bodziec do tego, żeby znowu skierować myśli Twojego ex na Twój tor, ale z drugiej pokazujesz swoim zachowaniem, że już nie jesteś zakochany, że już nie chcesz wrócić za wszelką cenę, na pewno nie zmarnowałbyś w taki sposób okazji na to, żeby porozmawiać. I to właśnie widzi Twój ex. Okej, a co zrobić, jeśli Twój ex nie odpisze? Przy którym kontakcie i w jaki sposób zaproponować spotkanie? Jak się zachować na spotkaniu? Na ten temat jest jeszcze mnóstwo pytań, więc jeśli naprawdę poważnie myślisz o odzyskaniu swojego ex, to bardzo gorąco polecam Ci mój kurs Jak odzyskać ex, który znajdziesz na kursy.jakzdobywać.pl.
Zachęcam też do zapisania się na zupełnie bezpłatny webinar Jak odzyskać ex bez proszenia i zabiegania o kontakt. I na stronie odzyskajex.jakzdobywać.pl znajdziesz znacznie więcej szczegółów. A na teraz to już wszystko. Do zobaczenia na najbliższym webinarze. Robert Marchel.